W zderzeniu, do którego doszło około godziny 8 rano, brały udział 4 pojazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Land Roverem jechał ulicą Kielecką, wjechał na skrzyżowanie mając czerwone światło, zderzył się z pojazdem Suzuki, następnie uderzył jeszcze w stojące na przeciwnym pasie ruchu Volkswagena i w Toyotę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala, na miejscu trwają czynności. Jak podaje Straż Pożarna, na miejscu pracowały 4 jednostki, w sumie 14 strażaków. W zderzeniu 4 aut brało udział 7 osób, 3 z nich trafiły do szpitala. Trwają policyjne czynności wyjaśniające przyczyny wypadku.